Dzień dobry. Słuchajcie, korzystając z chwili, że jakby powiedzieć, studio jest puste, nagraniowe studio jest puste, chciałem wam pokazać zarost jednodniowy, mniej więcej 24 godziny po goleniu tym sprzętem, czyli Stando Mara, aluminiowa rączka. Słuchajcie, ja od razu rozkręcam maszynkę i mówię, co dalej. Dzisiaj Asterka Super Platinum, czyli o, taka. Zakładam ją tutaj i przechodzimy dalej. Słuchajcie, mówię, maszynka skuteczna. Bo dzisiaj myślę, że to będzie jedno, dwa przejścia. Zarost odrasta mi. Taki jest kujący, ale widać, gdzie ten kąt nie do końca trzymają cały czas taki sam. Więc mówię, trzeba tutaj troszeczkę popatrzeć po. Być może jeszcze to nie mój level, jak chodzi o doświadczenie. Jedyne, co super, maszynka fajnie, że tak powiem, z każdej strony jednakowo wystaje. Żyletka jest fajnie zrobiona, jak chodzi o wykonanie. Wolę świecące, chromowane, ale taka niech też będzie. Słuchajcie. Coś, co dostałem, i to mówię, dostałem do spróbowania ukraińskiej narodowości mydełko, czyli Arefa Soap, zapach Kentucky Bourbon. Tu jeszcze cała taka próbeczka. Pachnie, wiecie co? Nie brzydko. Spokojnie pachnie, słodko, taki krem kiedyś był, kurde, już mówię, co będzie, przekładam do miseczki, tak jest, taki kremik gdzieś był, ale bardzo przyjemny zapach, tutaj sobie to ugniotę, to tak na bieżąco, szybciutko, o, tyle mniej więcej, wydaje mi się, że to jest mniejsza, dużo, 1/3 gdzieś tego, co tutaj przyjechało do mnie, zamykamy, pierwsze spotkanie z tym mydłem, także wszystko się może zdarzyć, Kentucky Bourbon, no ja tam nie wiem, niech tak będzie. Pod ten zapach, słuchajcie, mówię od razu, co jest. Po goleniu Reusel Wood & Space mi się wydaje się, że będzie bardzo fajnie się z tym komponował. Zapach taki pieprzny, czy jakkolwiek, też taki w tonacji słodkawej. Dla mnie jeden z przyjemniejszych zapachów, jakie miałem do tej pory. No i pędzelek. Pędzelek, słuchajcie, powiedzmy sobie taki, który ostatnio tutaj troszeczkę zawojował i że tak powiem tutaj bardzo fajnie się wpisał w moje goleniowe doświadczenia. Semuk z włosiem końskim. Nabijamy, zobaczymy, co tu będzie się działo. Na pewno wody za bardzo osuszyłem ten pędzel. No i zabieramy się za. Będziemy patrzeć, co się tutaj dzieje.
Pędzel, pożar, wszystko co tu było. Zastanawiam się, czy coś tutaj nie za mało tego będzie. Wyszło coś takiego. O, coś takiego. No i będziemy patrzeć, co z tego wyjdzie dalej na twarzy. Słuchajcie, do tego tu na razie to odstawiam. Wilżę twarz. O, tak po prostu. I próbujemy to nakładać. Bardzo fajnie. Słuchajcie, skuteczna maszynka, naprawdę fajna. Dlatego przejście z włosem ja sobie daruję. I od razu przechodzimy do przejścia pod włos albo w poprzek włosa, jak to woli. Żyletka w tej maszynce, powiem wam, że tak trochę porównywalnie z tym 7 o'clockiem od Gilleta. Elegancko. Słuchajcie, agresywność tej maszynki z tą żyletką wydaje mi się większa niż z żyletem. Wydaje mi się, że też golenie dzień po dniu, więc jakby bardziej ją czuć. No takie moje testy. Moja recenzja troszeczkę, moje zdanie na temat tego sprzętu. I jedziemy
drugie przejście, słuchajcie. Nie wiem, może trzeba było tutaj trochę jeszcze wody. Spróbujemy troszkę wody dołożyć. Kilka kropelek. Zakręcimy, zobaczymy, co się stanie. Czy nie za bardzo rozwodnimy, czy to było już to, co miało być. No i na twarz. Elegancko. Daje się lepiej. Teraz będzie takie bardziej płynące. Za bardzo, za bardzo płynące, ale to jest właśnie golenie na mokro.
i można powiedzieć koniec. Można powiedzieć, bo powiem wam, że poliki fajne. Tu oczywiście moje miejsce, więc zaraz to poprawię. Szyja. Tu wymaga poprawy, więc zrobimy sobie poprawki. Więc zrobimy sobie poprawki, słuchajcie, jeszcze. Czyli tu i tu. Słuchajcie, słowem komentarza dzisiejszego golenia. Mydełko, za wcześnie, żeby coś mówić, zapachowo bardzo przyjemne, delikatny zapach, taki maślano-słodkawy, bardzo fajny, bardzo fajny. Konsystencję widzieliście mniej więcej na filmie, jak to wyszło. Poślizg, wszystko tu fajnie, skóra teraz jak spłukałem, nie ściągnięta, nic się nie dzieje. A moje obserwacje są takie, że do każdego, może nie do każdego, ale do specyficznych, zwłaszcza do tych artystycznych wyrabianych mydeł, musi skóra się niejako też może nie przyzwyczaić, co drugie, trzecie golenie jest znacznie lepsze. Pierwsze wrażenie jest takie, że mydełko jest bardzo poprawne, fajne. Miękka skóra, nie ściąga, to jest bardzo fajne, przyjemne uczucie. Słuchajcie, maszynka, na codzienne stosowanie, goląc się drugi raz, dzień po dniu, ta agresja, zwłaszcza, że ta żyletka też do delikatnych, dla mojej skóry nie należy, jest moim zdaniem w tym momencie maszynką, już bym ją zaliczał jako agresywna. Co drugi dzień, tak jak ja poprzednie filmy nią pokazywałem, bardzo fajne golenia. Jak chodzi o moje odczucia, to powiem wam, że tak to może mi się uda chwycić. Tak to mniej więcej wygląda. I teraz słuchajcie, ja się boję takich maszynek, które takie odgłosy podczas golenia wydają. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Moje jakieś takie spostrzeżenia, natomiast ja jestem świetnie ogolony, także skuteczność na bardzo wysokim poziomie. Dla przypomnienia, kolejny film będę starał się, nie wiem czy go nagram, w każdym razie następne moje golenie to będzie R41 w akcji, bo chcę sobie przypomnieć, jak to się dzieje i coś więcej wam postarać się dowiedzieć, powiedzieć, porównać. Bo tak będzie najbardziej obiektywne, zwłaszcza, że te 3R89 czy R41 są ogólnodostępne w dużo, można sobie samą głowicę kupić w dużo niższej cenie. No i słuchajcie, coś co kupiłem, mówię, na samym początku swojej przygody, to ta woda po goleniu tutaj już
Leży, leży, mydełka dawno już nie ma tego kremu, które się nie chce pienić, a woda mi została i ta drzewno pieprzowa i jak i ta granatowa, czyli ta taka grejpfrutowa. To jest pierwsza woda, która, słuchajcie, wywarła na mnie takie wrażenie, że zakupiłem sobie od razu drugą, ponieważ zostawia fajny film. Przez chwilę człowiek się wydaje, że się będzie kleił, że coś się tu złego dzieje. Dosłownie 10 minut max. Skóra suchutka, elegancka. Przede wszystkim poziom takiego, powiedzmy, zaopiekowania się nią jest na najwyższym moim zdaniem poziomie. Troszeczkę przyszczypało, więc tu pewnie jakiś alkohol jest. W każdym razie bardzo przyjemny produkt. Nie wiem, czemu mi tak zmętniał, pewnie za długo już leży. W każdym razie jeszcze się tu nic nie dzieje. Zapach. Słuchajcie, rewelacja. Dla mnie rewelacja. Takie dzisiaj golenie. Żyletkę, że tak powiem, przekonuję się, co do innej maszynki zakładam, że te astry zielone nie do końca mi jednak mimo najszczerszych chęci pasują. I słuchajcie, coś, czego nie było na pewno, a trzeba pokazać, to jest coś takiego jak Solid Cologne Wood & Space, czyli taka woda kolońska w takim balsamie. To jest jak takie woski pszczele, coś takiego. Trzeba tu paluchem trochę pojeździć, żeby się zagrzała ta warstwa, która ma być nakładana. I słuchajcie, jako pachnidła, czy też można sobie, wiadomo, całego, jak tu zaraz, na gorąco rozetrzeć. Ja to tak używam. I na całą papugę położyć. W tym momencie krem dopiero będzie potrzebny jutro. Więc naprawdę to też dla mnie świetnie pachnie. Świetnie pachnie. Nie chce się kończyć, nie chce się zużywać. Niewiele go potrzeba. Bardzo wydajny produkt. Reuzel. Pierwsza firma, którą w swoim goleniowej drodze miałem gdzieś przez przypadek krem do kupienia. Był w hurtowni fryzjerskiej i słuchajcie, od tamtego momentu mydełek i innych specyfików w łazience przybyło mnóstwo. Konik, jak to się mówi, może nie odkrycie, ale bardzo przyzwoity produkt. Włosie sztywne, póki co wcale nie do końca takie mopowate, jak wszyscy gdzieś tam mówią, że te koń taki mopowate, że coś. Ja mam odczucie, że ten ukłuć potrafi, te końcóweczki jeszcze, mam nadzieję, że się delikatnie zmiękną. No i taki filmik właśnie jest dzisiejszy z produktami, powiedzmy, takimi zapachowo bardzo zbliżonymi. Słuchajcie, stąd dziękuję już za oglądanie. Standoshop.pl, dziękuję za użyczenie tej maszynki, za tą próbeczkę, którą dostałem, tych mydełek, tego mydełka. Także dziękuję. Produkt wydaje się być bardzo dobry. Ja tutaj dalsze golenia przed wami, mam nadzieję, przy pomocy tego mydła z innym pędzlem przeprowadzić, pokazać jeszcze. I cóż, dziękuję, słuchajcie, za komentarze, za wszystkie lajki, subskrypcje i tak dalej. Bardzo jest mi miło czytać. Jak jest czas, to natychmiast odpowiadam. Jak nie, to chwileczkę proszę poczekać. No i cóż, kolejne golenie jakie będzie? Coś wymyślimy, będzie coś innego, coś, czego ja jeszcze nie używam. Będzie to moje pierwsze użycie. Będzie to
kamisori na system żyletek FAK. Także może się dziać, niech się dzieje. Słuchajcie, bardzo fajny ten balsam, czy ten balsam. Bardzo fajnie to nawilża twarz. Zapach bardzo przyjemny. Słuchajcie, tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się.